Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Wojtek. Dzisiaj będzie temat wagi życia i śmierci, ponieważ będę mówił, dlaczego warto nosić maseczki, kiedy wychodzimy na zewnątrz w trakcie trwającej pandemii. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli jesteście ciekawi. Materiał powstał na bazie komunikatu Fundacji Pokonaj Chłodniaka. Link macie w opisie do tego komunikatu, on jest bardziej szczegółowy, również są nazwiska profesorów oraz doktorów, którzy się pod tym komunikatem podpisują. Ja tutaj chciałbym zwrócić się szczególnie do osób po chorobach limfoproliferacyjnych, czyli chłodniaki, białaczki, szpiczak nogi, które są albo w trakcie, albo po chemioterapii, po leczeniu sterydami, albo po leczeniu przeciwciałami monoklonalnymi, ponieważ zarówno choroba, jak i leczenie powoduje to, że mamy obniżoną odporność oraz to, że jesteśmy w grupie wysokiego ryzyka komplikacji z powodu właśnie tego wirusa oraz choroby, którą wywołuje. I tutaj dlaczego warto nosić maseczki, kiedy wychodzimy na zewnątrz, ponieważ teraz warto siedzieć tak jak ja w domu i starać się naprawdę nie wychodzić nigdzie, ani to nigdzie naprawdę, nawet na klatkę schodową. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Jakie są funkcje tak naprawdę tej maseczki? Spełnia ona trzy funkcje. Przede wszystkim obniża transmisję drobnoustrojów zarówno na zewnątrz, jak i do środka naszego ciała, które po prostu no, są, kiedy idziemy, kontakt właśnie czy to kropelkowy, ta maseczka nie całkowicie zabezpiecza, ale obniża tą transmisję. Drugim powodem, w sumie najważniejszy powód, niweluje mimowolne dotykanie okolicy nosa, twarzy, ust właśnie. I tutaj jest ważne, tak jak mówiłem, kiedy wychodzimy na przykład na klatkę schodową w wieżowcu, kiedy mamy przycisk windy i ten RNA tego wirusa może utrzymać się nawet do 3 dni. Wyobraźcie sobie, ile osób musiało dotykać przycisku wirusa przez 3 dni, przycisku wirusa, przycisku windy, ile tam może być potencjalnych osób, które miały kontakt z tym wirusem. No i noszenie maseczek zapobiega właśnie dotykaniu i transmisji tego wirusa do dróg oddechowych. Właśnie to jest dla mnie najważniejsza funkcja tej maseczki. Trzecią funkcją tej maseczki jest to, że mówi: ja jestem albo zainfekowany i ludzie się ode mnie odsuwają, albo starają się odsuwać, albo mówi: ja jestem w grupie wysokiego ryzyka. I to jest również ważna taka społeczna funkcja tej maseczki, bo jest nieprzyjemnie jednak dla mnie na przykład siedzieć obok osoby, która ma maseczkę. Tacy jesteśmy. I co należy pamiętać? Przede wszystkim te maseczki, patrząc do pierwszej funkcji, a więc obniżania transmisji, nie chronią całkowicie przed transmisją, szczególnie kiedy są zawilgocone, bo one tracą już właściwości blokowania transmisji drobnoustrojów, kiedy są zawilgocone, a więc muszą być suche i często zmieniane. Szczególnie te maseczki z filtrem są teraz przy niedoborach przeznaczone dla osób, które siedzą kilka godzin z osobami potencjalnie zakażonymi, na przykład lekarze, pielęgniarki, farmaceutyczni, którzy muszą być z tymi osobami, dlatego nie warto ich kupować teraz. Jeżeli na przykład mamy możliwość kupienia w aptece, super. Jeżeli nie mamy możliwości, można zrobić taką maseczkę w domu. Należy wziąć wtedy kilka warstw bawełny. Tą maseczkę można prać, najlepiej przynajmniej w 60 stopniach. Można ją również wyparzać. No i co jest dla mnie również ważne, żeby uniknąć tej transmisji do tak naprawdę dróg oddechowych, należy dezynfekować ręce. Dezynfekcja rąk, kupić sobie spirytus spożywczy albo płyn do dezynfekcji, rozrobić to w proporcjach, w internecie jest dużo przepisów, i naprawdę dezynfekować ręce, jeżeli musimy gdzieś wyjść po każdym kontakcie, na przykład z przyciskiem windy, czy nie wiem, ławeczką w parku. Wirus może się utrzymać nawet 3 dni i to jest niestety straszne. Komunikat dla wszystkich z Was: jeżeli nawet macie super odporność, siedźcie w domu, nie ruszajcie się, ponieważ możecie być potencjalnymi wektorami dla osób starszych, osób z wysokiego ryzyka, takich jak ja, czy osób, które muszą być na przykład na dializy i spotkacie po drodze, niestety.
jeszcze coś. Jeżeli teraz zachorujecie, to jest najgorsza opcja. Dlatego też warto siedzieć w domu, żeby epidemia szybko minęła. Ochrona zdrowia jest przeciążona. Nie daj Boże, będziecie musieli mieć operację. Ktoś z Was dozna udaru, ktoś z Was, Waszych bliskich. Najprawdopodobniej ta pomoc może być odroczona w czasie i niestety może być za późno. Karetka może nie dojechać. Naprawdę ochrona zdrowia jest bardzo przeciążona w tej chwili. Warto siedzieć w domu, ograniczyć ilość zachorowań do maksimum, a więc siedzieć w domu, jeżeli trzeba, nosić maseczki, dezynfekować ręce. Do zobaczenia. Opis, link do komunikatu macie w opisie. Do zobaczenia. Hej, hej, w zdrowszych czasach, mam nadzieję.